Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy śmigać sobie Toyotą Suprą i najpierw pokażę Wam wersję stuningowaną na drag, czyli wersję taką, która osiąga 400 km na godzinę, ponad nawet. Nie było trudno stuningować się do takiego poziomu. Jest obecnie w klasie S2 920 punktów i przede wszystkim możemy zrobić w niej swapa na jakiś chyba silnik V8 i stuningować ten silnik też na maksa i też samochód będzie osiągał te 420 km na godzinę, ale w Toyocie Suprze standardowo instalowany jest silnik, który można bardzo mocno zmodyfikować. No i po tej modyfikacji również na seryjnym silniku możemy osiągnąć te 420, zaraz zobaczymy ile dokładnie osiągnę. 420 albo i ponad tych kilometrów na godzinę. Myślę, że damy radę. Widziałem Suprę zresztą bardzo mocno stuningowaną na wyścigach drag w rzeczywistości i kurde, to już nie była Toyota Supra właściwie. To było jedno wielkie turbo. Cholera, jakie to miało rwanie, to szok. No i właśnie, i w Suprze mamy ten silnik, który można mocno zmodyfikować i tak samo jest to w Fordzie odzwierciedlone. Zobaczcie, to jest seryjny silnik, mieliśmy już 404 km na godzinę na budziku. Nie było trudno zrobić ten samochód, wow. No tak, tylko że nie ma prowadzenia przez to, że osiąga takie, a nie inne prędkości i ma tak ogromną moc, też słaba trakcja jest przez to. Ale no tutaj chodziło, no bo co, no samochód tuningowałem sobie na live'ie, więc chciałem zrobić go właśnie w ten sposób, aby było śmiesznie i żeby osiągał te wielkie prędkości. Supra jest to też samochód, który ja sobie teraz będę składał jako model, tak? I kupiłem go specjalnie dla siebie i specjalnie dla siebie będę składał. Kupiłem sobie również takie różne rzeczy, o których powiem Wam na odcinkach z modelarstwa. Fajny samochód, bardzo, bardzo lubię ten model. Zobaczcie, nawet tutaj mamy takie fantastyczne zdjęcie możemy zrobić. Patrzcie, jak cudownie, wow, co wy na to. Chyba tak pod słońce lepiej, co? Kurczę, elegancko. Cyk, jakie fantastyczne. Trochę słabo, bo tutaj w cieniu jest, no ale inaczej nie da się zrobić. Chyba żebyśmy podkręcili jakoś ekspozycję. Ja strasznie lubię robić zdjęcia w Fordzie samochodom, dlatego że ogólnie lubię patrzeć na samochody, na te karoserie, na wszystko. To po prostu wygląda pięknie. Czasami jak jadę nawet moim starym Volvo, to myślę sobie, kurczę, ktoś miał naprawdę fajny pomysł z tymi samochodami, żeby je takimi pięknymi uczynić, no, stworzyć te karoserie do nich. Masakra. Więc teraz mam wersję dragową, ale nie będziemy jeździć wersją dragową, bo ja zaraz ten samochód przerobię na taką normalną wersję, na wersję do ścigania się po wyścigach ulicznych, po asfalcie normalnie, więc nie bójcie się. Market G2 wprowadził teraz taką ciekawą paczkę gier, możecie wejść z linku w opisie, gdzie możecie kupić za równowartość chyba 3 zł, kilka bardzo fajnych tytułów. Tam chyba jest teraz Syberia 2, Syberia 1 i Dirt 3 Complete Edition, jakby ktoś chciał sobie pograć. Ja tego Dirta już mam, ale w niego jakoś tak nie grałem. W sumie można by było w niego coś tam pocisnąć. Zajrzyjcie do linku w opisie, jeśli chcecie zobaczyć. Supra posiada bardzo dużo opcji modyfikacji karoserii. Możemy zmienić kilka. Nawet przednich zderzaków i z tyłu i progi i w ogóle, zaraz Wam to pokażę, więc tak, jedziemy od początku. Tak wygląda standardowo. Więc takie coś mamy, tutaj jest regulowany. Prawdę mówiąc, nie wiem, który tutaj wybrać. Może wybiorę teraz, nie, ten nie. Ten mi się, kurczę, no nie wiem, ciężko mi zdecydować teraz. Wszystkie są całkiem spoko, ten jest najfajniejszy. Okej, z tyłu. Aha, bo to jest spoiler. Możemy właśnie taki ulepszony Toyotowy zainstalować. No i ten standardowy, bez regulacji. Ja biorę ten standardowy, bo on jest fajny. Tylny zderzak. Też parę rzeczy możemy pozmieniać. Bardzo dużo opcji jak na Fordze.
Mnie się podoba ten. No i progi. O, może tak ustawię. Tak wygląda to standardowo. Cyk. Ja wezmę ten pierwszy może. Taki subtelny. Maska. Też możemy sobie tutaj dać taką bardziej wyścigową. Troszeczkę nam się staty dzięki temu polepszą. No i zmniejszę trochę te ustawienia. A, kasy mi starczy na to wszystko. Chciałbym może, no nie wiem, czy do S1 pchać ten samochód. Może S1 to za wysoko? Nie, no powinien dać sobie radę. To wymaksujemy go w takim razie w klasie S1. No i jedyne, co właściwie wywaliłem z tej Supry, to turbo. To takie zmodyfikowane jakieś uturbienie. I nawet nie instalowałem jakiegoś dodatkowego turbo do tej Supry, takiego niezmodyfikowanego. No i dzięki temu powinno się to całkiem fajnie prowadzić. Wow! Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda teraz start. Po dostosowaniu w miarę. Gaz do końca. I na dwójce elegancko łapię już trakcję. Opony dałem najszersze, jakie można było dać. Czy raczej koła, bo to w sumie też felgi. Jak jest ogólnie z prowadzeniem? No Supra jest bardzo responsywna po usztywnieniu stabilizatorów. I bardzo skrętna. Nawet nie mam tutaj zainstalowanych spoilerów z możliwą regulacją. Zaraz sobie pojedziemy jakiś wyścig i zobaczymy, jak sobie poradzi Superka. Superka, takie zdrobnienie, ale bardzo fajne. Przyjemnie jest, przyjemnie. Przyczepna jest, kurczę, nawet całkiem nieźle. No ale to dopiero zobaczymy na wyścigu, jak się spisuje. Tylko teraz sobie tutaj tak jadę, żeby mniej więcej się w nią wczuć. Dopiero świeżo co wyciągnąłem z niej pewne tam części, więc... Ona tak naprawdę od tego uturbienia coś tam szalała. Strasznie, strasznie ta statystyka szła do góry. Tutaj mamy jakiś wyścig uliczny, spróbujmy. Pięknie wygląda, zobaczcie. Widzieliście, jak zajechała fantastycznie. Co do tuningu, tutaj parę rzeczy tylko dostosowałem. Ustawienie skrzyni biegów. A to ciekawe, miałem tu chyba 6 stopni ustawione. No dobra. Nie, chyba mi się nie zapisał ten tuning. Stabilizatory możemy trochę usztywnić. A to ciekawe. Nie zapisał mi się chyba tuning, ten, który przed chwilą robiłem. Zobaczmy. Aerodynamika, tu nic nie zrobimy. Tak, nie zapisał mi się tuning, a już całkiem fajnie Superka się prowadziła, więc nawet te zmiany nie są jakieś tam super konieczne. No dobra, zobaczymy. Powinno być ok. Rozpoczynamy zawody. I teraz jeżdżę solo na najtrudniejszym poziomie. Na najwyższym poziomie powinienem mówić. Patrzcie, ile dwa kantacze, takie same obok siebie. Ha, to się rzadko zdarza. No i zobaczcie, trzymam się w peletonie, jeśli chodzi o start, także bardzo ładnie. Najlepiej to by było sprawdzić na multiku. Ale te boty są bardzo trudne do pokonania, więc jak uda mi się zdobyć tutaj całkiem niezłą pozycję, to ten tunik będzie odpowiedni. Supra naprawdę ma dużo, dużo opcji co do dostosowania i możemy ją zrobić na wiele, wiele różnych sposobów. A drzewo, Więc tutaj mamy pole do popisu, jeśli chodzi o dostosowanie tego auta. Zrobiło się już całkiem ciemno i to tak nagle, no nie? Jak po diable. Zobaczymy, czy uda mi się podgonić tam jeszcze z przodu. No i w sumie też jestem ciekawy prędkości maksymalnej. Jest to klasa S1. Supra jest prawie wymaksowana. 892 punkty. Myślę, że to wystarczy, jeśli bym założył dodatkowe uturbienie. No to strasznie, strasznie spada prowadzenie. Czyli przyspieszenie też w sumie spada. To jest ciekawe, no nie? Ze wzrostem mocy spada przyspieszenie. Ale tu chodzi o to, że samochód pewnie zrywałby strasznie trakcję i ciężko by było go opanować. Ciężko by było go wystartować na jakimś fajnym poziomie. I w klasie S1 ja się w tym samochodzie czuję bardzo dobrze. Doganiam tutaj czołówkę. To jest też zupełnie inaczej jeździ się samochodem, który z wyglądu ci się podoba. Jak na przykład mi się to Renault Alpine podoba. Nie potrafię tym samochodem jeździć jeszcze i szukam cały czas jakiegoś odpowiedniego tuningu. Auto strasznie mi się podoba z wyglądu. To już chyba na kolejnym odcinku. Nie wiem, którym. Ale no jeszcze muszę nad nim popracować. Jeszcze trochę czasu minie, zanim naprawdę wymasteruję tamten samochód.
A mimo to zupełnie inaczej by mi się jeździło na przykład samochodem, który by mi się w ogóle nie podobał, tak? Którego bym wybierał, powiedzmy, którego bym wybierał z przymusu. Bo tam by mi losowo wybrało, powiedzmy, jakiś samochód, tak? Nawet jak tym Renault zdobędę sobie, powiedzmy, tam 6. pozycję, to jestem zadowolony, że dojechałem moim ulubionym samochodem, tak? A w przypadku Supry to tutaj już w ogóle totalny odpał. Nie dość, że wygrałem zawody, to jeszcze ulubionym samochodem, no. Masakra. Zresztą, kto nie lubi Supry? Fajne auto. No co, jedziemy na inne zawody, tym razem może jakieś mistrzostwa i zobaczymy, jak tam sobie poradzę. No myślę, że na Multiku też auto by sobie poradziło i zobaczcie, nie mamy żadnego ospoilerowania regulowanego, czyli z dociskiem. Lubię ten wyścig sobie tutaj jeździć, on jest o takiej fajnej porze dnia. Tutaj wybrałem, aby mogły się ścigać tylko azjatyckie samochody. Widzę, że jest inna Supra konkurencyjna. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest jakiś Hyundai. Jest Honda NSX stara. Widzę, że jest Nissan 350Z albo 370, 350 chyba. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się Suprą jedzie. Naprawdę dużo tutaj nie robiłem i chwileczkę zajęło mi dostosowywanie tego samochodu. No oczywiście, gdybym miał ospoilerowanie, które chyba zainstaluję, byłby samochód lepiej się prowadził na zakrętach, lepiej trzymał drogi przy wyższych prędkościach i lepiej pokonywał te zakręty, bądź co bądź. No to wtedy nie będzie miał sobie chyba równych, naprawdę. Bardzo, bardzo przyjemnie się jeździ. No ale dobrze, koniec tego zachwalania, skupmy się na wygraniu tego wyścigu. Jestem w sumie zaskoczony, nie wiem, czy może jakoś poziom trudności obniżyłem ostatnio, czy coś. Bo wydaje mi się, że jest aż mi za łatwo. Tutaj mamy superkę kolejną, dwie NSX do pokonania. Dziwne, że nie ma Nissana GTR-a. Lecę. Jest taka zawsze odwieczna walka między Suprą a Nissanem GTR-em, a właściwie między fanami obu tych modeli. Supra lepsza, nie GTR, launch control, ale Supra, ale launch control. I tak cały czas. Dobrze, wyprzedzamy NSX. Muszę zobaczyć, ja chyba mam rzeczywiście ten poziom trudności obniżony, to chyba nie jest najwyższy. Bo coś mi za łatwo idzie, ja zawsze miałem z nimi problemy. Tutaj paskudnie mi wyszło, bo najechałem na krawężnik jednym kołem i troszeczkę mi podniosło samochód. Widzieliście, jak on się zachowywał, prawda? On jest teraz bardzo twardo zrobiony, jeśli chodzi o zawieszenie. Więc na zakrętach powinien się ładnie trzymać, ale z kolei, jeśli są wyboje jakieś, albo właśnie najadę tak na krawężnik niefortunnie, jak przed chwilą, no to dzieją się dziwne rzeczy, więc nie zawsze sztywne zawieszenie jest dobre. Jeśli mamy takie gładkie zakręty jak tutaj, to samochód lepiej się zachowuje, ale znowu, no właśnie, jak znajdzie się jakiś taki niefortunny wybór, jakiś mały krawężnik, najedzie jednym kołem i tracimy kontrolę. Dwie Supry na przedzie, później Infinity, bardzo ładnie. Sprawdzę sobie z ciekawości poziom trudności. No jest nie do pokonania, nie wiem, czasami te boty są jakieś łatwiejsze, czasami trudniejsze, nie wiem, o co tutaj chodzi. No dobrze, ale jedźmy. Teraz mamy wyścig uliczny, wyścig równoległy, jeden z moich ulubionych, bo mamy tutaj bardzo fajne zakręty do pokonania. Trochę się zagadałem i nie słyszałem silnika. Nie wiedziałem, czy mam wysokie, czy niskie obroty. Bardzo, bardzo fajnie startuje Supra. Jestem zaskoczony. Ja chyba twórcy Horizon są też zakochani w tym modelu. Dlatego, że tak fajnie go zrobili w tej Forzie. Wiecie? Albo po prostu on ma rzeczywiście takie osiągi w realnym świecie i chcieli po prostu je jak najlepiej odzwierciedlić w grze. Ja nie wiem, nigdy Suprą nie jechałem. Marzenie chyba każdego, nie? Widziałem Suprę w rzeczywistości, jak rwie asfalt i widziałem, jak wygląda w środku, nawet zrobiłem z tego relację, jest na YouTubie. Możecie sobie obejrzeć z zeszłego roku, bodajże z września, albo z... jakoś tak. I właśnie pokazałem tą Suprę, jak to pierdło. Chyba ponad 1000 koni miało. Jezus. Takich rzeczy, jak takie pierdy, jak tutaj słyszycie, mikrofon nie jest w stanie dobrze odwzorować później na filmie, czy gdziekolwiek. Żaden. Dlatego, że
To słychać w rzeczywistości, jakby wybuchła jakaś petarda. I przez chwilę dziwnie słychać inne dźwięki. Tak, no, tak jakby petarda koło ciebie gdzieś wybuchła. A ja jeszcze stałem koło tej Supry. Kawałki gumy, która była palona na asfalcie przez tą Suprę, leciały mi na twarz. Czujesz, o co chodzi? No ale tamta była hardkorowo stuningowana, ja bym takiej nie chciał jak już mieć, tylko chciałbym raczej taką Suprę normalną. Kurde, to i tak jest samochód po prostu fantastyczny i świetnie przyspieszający. Ej, nie wyprzedzaj mi, kantaczu. No i teraz jest troszeczkę trudniej, więc chyba się na mnie poznali. Zobaczyli, ej, ten koleś ma Suprę, dobra, no to oddajemy gazu do końca. Boty cholerne. Trzeba by przetestować ten samochodzik również na Multiku i sprawdzić, jak sobie poradzi z nickami. Czy dam sobie radę, czy też nie. Jakoś zrobię sobie fajne malowanie. Coś tam w nim pokręcę i zobaczymy. Teraz też jestem ciekawy, jak zrobię właśnie tą moją Suprę z modelu. Jak zrobię ten cały model. Czy robię jakiś bodykit, bo kupiłem sobie takie fajne rzeczy do robienia bodykitów. Ale to już jest... Żeby zrobić to dobrze, to trzeba być artystą wręcz. Żeby zrobić taki szeroki bodykit, mam taką specjalną, nie wiem jak to się nazywa, czy pasta, czy jakiś taki kit. I to się z tego można ulepić na przykład różne figurki, można też zrobić bodykit do samochodu. Wiecie, poszerzyć koła, no cuda można zrobić, jeśli chodzi o te sprawy modelarskie. No tylko umiejętności, więc ja na razie sobie składam te modele z jakimiś tam drobnymi modyfikacjami swoimi. Nauczyć się dobrze składać podstawowe modele, a modyfikacje zostawiam na później, jak już, wiecie, poznam wszystkie te sztuczki związane z modelarstwem, dopiero wtedy będę się bawił. Supra. Zdjęcie Supry już sobie zrobiliśmy, pokażę wam jeszcze w Fordzie Viście, ponieważ samochód, na samochodzie nie zrobiłem swapa, jeśli się w Fordzie wymieni silnik, no to już tej maski w żadnym samochodzie otworzyć nie możemy. Dopiero możemy zobaczyć standardowy silnik pod maską. Forza Vista i wchodzimy sobie. Tak wygląda moja Supra. Teraz możemy sobie zobaczyć, jak tu wygląda wnętrze. Patrzcie tego dziada. Tak wyglądają włączone przednie reflektory. Felgi wymieniłem, bo mi się nie podobają te standardowe w Suprze. Są jakieś takie zaokrąglone, nie podobają mi się, brzydkie są. I ta fantastyczna deska rozdzielcza w Suprze. Taka egoistyczna, wszystko w kierunku kierowcy, prawda? Ustawione. Ach, super sprawa. Możemy sobie zamknąć drzwi. Fajnie, i zobaczcie, no, lata 90. 98 rocznik. Wspaniałe samochody. No i co, i kojarzy nam się z czym? Oczywiście, Fast and Furious. Dużo opcji mamy tutaj do zrobienia z tym samochodem. Możemy sobie wsiąść jeszcze za kierownicę. Trochę za ciemno tutaj w tym kokpicie w Fordzie jest, co nie? Mogłoby być trochę jaśniej, żeby pokazać więcej szczegółów. Czekajcie, może włączymy tutaj silnik. O! Spoko. No i tak to wygląda. Pani Supra. Superka. Super auto. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.